w Wyższej Szkole Handlowej za zaproszenie przewodniczącej Nowoczesnej, pani Katarzyny Lubnauer i szefowej klubu parlamentarnego, pani Kamili Gasiuk-Pichowicz. Proszę Państwa, miło mi tu być w dniu, który jest szczególnie dla nas ważny. Z jednej strony jest to Dzień Kobiet, a niektórzy mawiają, że Nowoczesna jest kobietą, w związku z tym to jakby nasz dzień. Po drugie, jest to Dzień Kobiet wyjątkowy, dlatego że jest to Dzień Kobiet w Roku Praw Kobiet, ponieważ rok 2018 dzięki posłance Nowoczesnej Eli Stępień jest Rokiem Praw Kobiet, uchwałą Sejmu. Jeszcze dodatkowo jest to dzień ważny, dlatego że wczoraj podpisaliśmy list intencyjny w sprawie umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską, który pozwala nam myśleć, że te wybory samorządowe, które będą w tym roku 2018, będą dobre dla Polski. Bo jesteśmy w tej chwili w przededniu wyborów, które zadecydują, jaka będzie Polska. Czy uda nam się zaszczepić w Polsce szerzej wartości liberalne, które proponuje Nowoczesna, czy będziemy mieli Polskę konfliktów i podziałów, którą proponuje PiS. Proszę Państwa, konflikty, podziały, to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Polsce, mogłoby być zabójcze dla samorządów. PiS zabija samorządność, dlatego tak ważne jest, żebyśmy stanęli tutaj również w Radomiu i w najbliższych wyborach samorządowych zwyciężyli. To jest taki moment, w którym będziemy dzisiaj rozmawiać o prawach kobiet, o miejscu kobiet w dzisiejszym świecie. Chcemy, żeby bardzo wiele dziewczyn, kobiet decydowało się wybierać zarówno zawody, które dadzą im prestiż, zadowolenie, jak i wysokie dochody, jak i również angażowały się w życie społeczne. I między innymi ten cel ma nasza wizyta tutaj w Radomiu. Dzisiaj spotykamy się w Radomiu, będziemy rozmawialiśmy o kwestiach samorządowych. Radom, jak i całe Mazowsze, jest przygotowane do zbliżających się wyborów samorządowych. Mamy pełną świadomość tego, że jest o co walczyć, że samorząd jest jedną z tych ostatnich ostoi wolności i samorządności i to jest to, co się udało Polakom w ciągu ostatnich 25 lat. Radom jest przygotowany do nadchodzących wyborów samorządowych. Będziemy mieli tu swojego kandydata na prezydenta. Nie chcę jeszcze mówić o konkretnych nazwiskach. Będziemy mieli obsadzone także wszystkie listy we wszystkich okręgach. Jesteśmy otwarci na rozmowę właśnie dlatego, że przede wszystkim czujemy odpowiedzialność za te sprawy lokalne, najbliższe mieszkańcom Radomia. Będziemy dzisiaj rozmawiali o roli kobiet w życiu publicznym, w życiu społecznym. Widzimy, jakie zmiany zachodzą w ostatnich latach. Jeszcze do niedawna mogliśmy rozmawiać o tym, co jeszcze nie jest zrobione, czy nie jest na wystarczająco dobrym poziomie, jeżeli chodzi o równouprawnienie kobiet. W tym momencie jasno obserwujemy, że pewien trend został odwrócony i ta aktywność kobiet jest zmniejszana poprzez decyzje takie jak chociażby wprowadzenie 500+, obniżenie wieku emerytalnego, czy obniżenie wieku, podwyższenie wieku, od którego dzieci objęte są obowiązkową edukacją, co chociażby pozbawia trzylatki możliwości uczęszczania do przedszkoli. To wszystko powoduje, że kobiet na rynku pracy jest dużo mniej niż jeszcze w latach poprzednich. Statystyki GUS-u podają jasno, że jest poziom aktywności zawodowej kobiet jest najniższy od 19 lat. Będziemy rozmawiać o tym, co można zrobić, żeby ten trend odwrócić. My jako Nowoczesna od samego początku dbaliśmy o sprawy kobiet, przygotowywaliśmy szereg rozwiązań ustawowych, które dotyczyły praw kobiet. Mam na myśli tutaj i rozwiązania takie jak aktywna rodzina, jak i dbanie o kwestie związane z alimentami na godnym poziomie, kwestią dostępności do neutralnej światopoglądowej edukacji seksualnej, kwestie związane także z aktywnością zawodową kobiet. I teraz czekamy na pytania. Tak. W komunikacie po podpisaniu tego listu intencyjnego wczoraj była mowa o tym, że współpracujecie też przy tworzeniu koalicji w miastach wojewódzkich. Chcę właśnie zadać, chciałam szczegóły takich miast jak Radom dopytać. Czy tu poprzecie prezydenta obecnego? Przede wszystkim oczywiście tutaj zaraz poprosimy panią Kalinowską, która jest tutejszą naszą przedstawicielką w Radomiu, a jednocześnie jest członkiem Zarządu Krajowego Nowoczesnej. Natomiast list intencyjny dotyczył tylko sejmików wojewódzkich. Rozmowy dotyczące miast wojewódzkich będą na poziomie centralnym, natomiast rozmowy dotyczące takich miast jak Radom będą na poziomie władz regionalnych. Tutaj przewodniczącą regionu jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, natomiast tutaj rozumiem, że Radomiem zajmuje się Katarzyna Kalinowska i one będą mogły więcej powiedzieć w najbliższym czasie, w jakim układzie będą startować w Radomiu.
Czy to już jest ten moment, że Radom może mieć prezydenta kobietę? Kasiu. Ja myślę, że ten moment nie jest związany konkretnie z tu i teraz. Radom zawsze, od zawsze był przygotowany na prezydenta kobietę jako miasto otwarte, jako miasto, w którym tak naprawdę można powiedzieć, że płeć ma drugorzędne znaczenie, a na czoło wysuwają się kompetencje i kwalifikacje. I myślę, że kandydata na prezydenta powinniśmy rozważać właśnie w tych kategoriach. Kompetencji, kwalifikacji i wizji, którą przedstawi radomianom i tą wizją ich przekona. Ale w Polsce jest oczywiście bardzo wielu prezydentów miast kobiet, którzy są dobrzy, a w związku z tym oczywiście na pewno Radom byłby też gotowy. No, Radom się zapisał już, że tak powiem, trudnie na kartach historii, mając chociażby panią premier. Wysłuchaliśmy kandydata na prezydenta. Proszę państwa, tak jak powiedziałam, Nowoczesna na pewno, jeżeli będzie startowała pod szyldem Nowoczesnej, na pewno będzie miała kandydata na prezydenta. Natomiast w naszym przekonaniu to nie jest ten moment, żeby w tej chwili szafować personaliami. To jest element strategii i będziemy czekać. Będziemy czekać, dlatego że mamy z tyłu głowy to, że jest oczekiwanie społeczne co do tego, żeby jednak iść do wyborów samorządowych szerszym frontem, żeby móc realnie stawić czoło przeciwnikowi, który jest silny i jest nim Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście personalia są zawsze najbardziej interesujące, ale na szczęście do wyborów samorządowych jest trochę więcej niż tydzień czy miesiąc, więc mamy czas na prowadzenie spokojnych rozmów o tym, co dla radomian najważniejsze, a mianowicie o programie, o tym, co należy zmienić w Radomiu. I tutaj już od szeregu tygodni prezentowane są przez Radomskie Koło Nowoczesnej konkretne rozwiązania. Jeżeli chodzi o poparcie prezydenta Witkowskiego, to tak jak wskazywaliśmy na to wcześniej, personalia powinny być rzeczą wtórną, a płaszczyzną porozumienia powinien być ten program i wizja dla Radomia. Jeżeli rozmowy, konsultacje na temat tej wizji będą skończone, wtedy zapadnie ta decyzja, jak idziemy, w jakiej konfiguracji idziemy do wyborów samorządowych. Spotkają się Państwo z prezydentem dzisiaj? Tak, mam spotkanie zaplanowane o godzinie 13. Dowiemy się coś więcej na temat tego spotkania? Na ogół takie spotkania lepiej jak się odbywają w czterech ścianach i dopiero jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek porozumienia w jakiejkolwiek sprawie, to jest podawane publicznie. W związku z tym nie sądzę, że Państwo uzyskali dzisiaj jakieś ostateczne informacje. Jako Nowoczesna zapraszaliście na swoje listy osoby niezwiązane z polityką, tak przez media, przez kampanię. Chciałam zapytać, jak to jest, ile osób się zgłosiło, jak procentowo to na listach może się prezentować, ile jest członków partii, a ile tych... Proszę państwa, tak jak wspominaliśmy wcześniej, listy mamy praktycznie we wszystkich okręgach dopięte i rzeczywiście jest tak, że na tych listach nie znajdą się wyłącznie członkowie Nowoczesnej, ale również sympatycy i osoby, które popierają nasze działania tutaj lokalnie, ale również bliski im jest profil takiej liberalnej, otwartej partii. Jeżeli chodzi o udział procentowy, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, natomiast na pewno większość to będą jednak członkowie Nowoczesnej. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.